Witam w audycji gościa Radia 5, a dziś w studio Radia 5 ojciec Rafał Kołodziejski, proboszcz parafii Bożego Ciała Ojców Franciszkanów w Suwałkach. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, pokój i dobro, dzień dobry. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Będziemy mówić oczywiście o święcie Bożego Ciała u ojców franciszkanów, odpust i festyn rodzinny. Zacznijmy od zapowiedzi tego wydarzenia. Tak, kochani, jutro w uroczystość Bożego Ciała nasza parafia, którą prowadzą ojcowie franciszkanie, przeżywa swój taki patronalny dzień, dzień odpustu parafialnego, właśnie połączony też z uroczystością Bożego Ciała. Z tej racji organizujemy jutro już po raz drugi festyn franciszkański, rodzinny, połączony też z takim radosnym śpiewem, uwielbieniem, koncertem uwielbienia Pana Boga. Szczegóły? Szczegóły. Rozpoczynamy o godzinie 13:30, czyli po procesji. Na dużej scenie, która już dzisiaj się rozstawia przed naszym kościołem, będą występy zespołów naszych parafialnych, diakonii odnowy w Duchu Świętym, z Holi i Iskierki. Będzie zespół Szymczyk i Przyjaciele, formacja Byle Dalej, tutaj Suwałk. Wystąpi także i zaszczyci nas swoją obecnością suwalski chór gospel. A o godzinie 18:00 będzie sprawowana na zewnątrz msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego. I już wtedy będzie też z nami zespół Abba Pater Music z Kalisza, który specjalnie do nas przyjedzie. I po mszy świętej będzie dwugodzinny koncert. W sumie koncert to złe słowo, ale będzie taki modlitwa uwielbienia, do której przede wszystkim zachęcamy. Mówi się nieraz, że ten dzień Bożego Ciała jest taki trochę smutny, sztywny, bo to procesja, wszyscy idą w jednym porządku. Więc my wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie po procesji jakby przedłużyć tą radość tej uroczystości i po prostu uwielbiać Pana Boga przez śpiew, radość, wspólnotę. Będą też przygotowane atrakcje dla dzieci, dorosłych, jakieś niespodzianki, gry, konkursy, o których nie zdradzę, bo tajemnica, to kto przyjdzie, to wtedy sobie wtedy niespodzianka nie będzie niespodzianka. Właśnie. Będzie też coś na ząb, właśnie będzie można sobie coś zjeść. Więc taka jest idea właśnie tej naszej uroczystości, tego festynu, żeby przedłużyć tą radość aż do późnych godzin wieczornych, do zachodu słońca, poprzez śpiew, modlitwę, uwielbienie. Mam nadzieję, że też jakiś taniec. No, kogo zapraszacie? Wszystkich. Całe Suwałki i okolice. Zapowiedź, czyli podmiot spotkania padła, a zatem przechodzimy do tematu Bożego Ciała. O co chodzi w święcie Bożego Ciała? Dlaczego tak pytam? Bo czasami nawet sami wierni tak dosyć bezrefleksyjnie podchodzą do tego święta. Tak, jest msza, później jest procesja, my się idziemy, modlimy i na tym ta cała wiedza się kończy. Tak. Więc uroczystość Bożego Ciała jest jednym z najpiękniejszych, najwspanialszych dni w życiu Kościoła, dlatego że jest to wielka uroczystość, wielkie wyznanie wiary, że Jezus Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, żywy, prawdziwy, że nam siebie zostawił, nie jako tylko pamiątkę, ale jako żywego, obecnego. I my bierzemy tego Pana Jezusa, idziemy pośród naszych domów, ulic, miejsc pracy, tam, gdzie jest nasza codzienność różna, nieraz ciężka, smutna, obciążona pracą, wysiłkiem, smutkiem, ale też radością, po to, żeby Pan Jezus tym wszystkim miejscom nam błogosławił, żeby nam mówił, słuchajcie, w waszej codzienności, waszej pracy, w tym, co przeżywacie w swoich czterech ścianach, ja o was nie zapomniałem. Ja jestem z wami. Te cztery ołtarze to są cztery strony świata. Ja sobie tak dzisiaj też pomyślałem, że nasze życie jest tak, takie cztery ołtarze, latamy tu i tu i tu i tu, zagonieni, gdzieś rozrywani przez tą codzienność, a Jezus tam idzie i nam właśnie błogosławi, śpiewa się, czyta Ewangelię przy tych ołtarzach, czyli mamy łaskę, szansę usłyszenia dobrej nowiny. Tyle złych nowin słyszymy nieraz w radiu, telewizji od naszych bliskich, znajomych, tyle złych słów. A to jest świetna okazja, przepiękna dobra nowina, że Bóg w tych miejscach daje nam swoją nowinę o swojej obecności, o swojej miłości.
No dobrze, ksiądz, przepraszam, ojciec Rafał Kołodziejski, proboszcz parafii Bożego Ciała, mówi o tym bardzo emocjonalnie, z radością. Ja to rozumiem, w końcu proboszcz parafii. Chciałem powiedzieć, że tak. Jeszcze jestem człowiekiem wierzącym. Mówię to z wiary, nie tylko tak. Z funkcji proboszcza. Tak, mówi o tej całej radości, no ale z uwidocznieniem tej radości jest tak trochę trudniej, kiedy na przykład widzimy te orszaki Trzech Królów. No widać tą radość, dzieci przebrane, tutaj całej otoczki, nie wiem, nie ma. I tak. Trudniej wyłapać tą radość. Tak, dlatego, że w orszaku idziemy jako przebierańcy, a jako... Niedawno były prezenty. Bo było Boże Narodzenie, tak. A w procesji Bożego Ciała prowadzimy, niesiemy Pana Jezusa. Najświętszy sakrament. Więc tutaj wkraczamy w sferę takiego sakrum, takiej liturgii, czegoś, co jest boskie i co wymaga jakiegoś właśnie szacunku, porządku. Tak samo jak no, pewnych rzeczy w Kościele nie wypada, nie? Jeśli jest msza święta, Eucharystia, można wyjść na zewnątrz, można tańczyć, radośnie jakoś wyrażać swoją wiarę, ale kiedy jest liturgia, to jesteśmy wezwani wszyscy, i my kapłani, i wierni, do jakiegoś porządku, do takiego zachowania sakrum i powagi, co nie oznacza, że msza święta jest smutna i ma wyglądać jak pogrzeb, nie, bo to jest celebracja życia. Jezus zmartwychwstał. Dobrze pan zauważył i myślę, że taka jest różnica między orszakami Trzech Króli, jakimiś orszakami życia. Nawet procesja wielkanocna, rezurekcja, te dzwony biją, tak, jest ta radość odczuwalna. Bo jest ta radość, że Chrystus zmartwychwstał. Tutaj też mogłoby tak być. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ja pochodzę z Kujaw i tam jest tradycja, że na przykład na procesję Bożego Ciała idzie porządna orkiestra dęta, często strażacka, która po prostu przygrywa. Idą ministranci z dzwonkami, więc to od nas zależy, czy będzie to radosne. Ale zawsze trzeba zachować to sakrum, że to jest nasz Pan. Nie? Czy cieszymy się na poważnie? Dobre stwierdzenie. Świetnie. Kończąc, bo o tym rozmawialiśmy przed wejściem do studia, rowerowa pielgrzymka, zapowiedzmy to, bo fanów dwóch kółek jest wielu wśród naszych słuchaczy. Tak, więc w tamtym roku pewna grupa osób wymogła na mnie, żeby zorganizować Suwałk pielgrzymkę rowerową, 5-dniową do Gieczwałdu. Powiem szczerze, no ja może nie jestem jakimś fanem rowerów, w sensie takim, że no mam rower, kiedyś tato mi kupił na 40, chciałem go 3-krotnie sprzedać i kupić sobie za to gitarę, ale z szacunku do mojego taty mówię, nie, zachowam. I czasami sobie jeżdżę. I udało się zorganizować tą pielgrzymkę. Przepiękne trasy, przejechaliśmy całe Mazury. Ja to się chyba kąpałem chyba 3-4 razy dziennie, bo co postój, to inne jezioro. Pan Bóg dał pogodę. Spotkaliśmy na swojej drodze przecudnych ludzi, którzy brali nas pod swój dach, otwierali swoje domy. No, ja spałem w namiocie przez te 5 dni i było cudnie. Młodość mi się przypomniała. I teraz to powtórzycie. I teraz chcemy to powtórzyć. Lista jest lekko zamknięta, czyli jeszcze chętni... Jeszcze parę osób mogłoby się tam znaleźć, tak. Gdyby ktoś był zainteresowany, tak, wyprawą do Gietrzwałdu. 50 kilometrów dziennie, 60 około właśnie. Tak. Terminy? Wyruszamy 24 czerwca. Na miejscu jesteśmy 28 czerwca. Przypominamy, odpust u Franciszkanów w Suwałkach, festyn rodzinny to jutro. Ojciec Rafał Kołodziejski, proboszcz parafii Bożego Ciała, ojcu Franciszkanów w Suwałkach, był gościem Radia 5. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję państwu, szczęść Boże. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.